Czyli tak, nasze trzy klany posiadają ziemię na wschód od gór Ural, a my ziemię na zachód. No, ostatnio takich zmian dokonaliśmy. Przypomnijmy sobie więc te klany. Mamy klan Esengoli z Begiem Tugorem. Mamy klan Kipczaków z Begiem Atrakiem. Tak, to jest klan Kipczaków? Nie, to jest klan Terteroba. I mamy klan Kipczaków i z też Begiem Tugorem. Okej, to może być... To może się troszkę mieszać. I właśnie, dokonując tych zmian, niestety daliśmy naszym klanom ziemię, stepy, które są, no nie, mają... Są większe, mają więcej pastwisk i tak dalej. Tak więc, no... Nasz limit populacji zmalał. Nasz limit populacji zmalał, bo wcześniej to było gdzieś 10 tysięcy, w tej chwili jest to 7, no prawie 8 tysięcy. Powodem tego jest to, że podbiliśmy no dość biedne prowincje. A więc na przykład Ob, czy też ten Karaosen, które mają tylko jeden holding. Tak więc one niestety... One niestety nie są w stanie utrzymać sporej nomadycznej populacji. Tak więc naszym celem na dziś będzie podbój no, prowincji, które posiadają więcej tych holdingów. Tak, aby no, nasz własny klan mógł utrzymać większą populację. To będzie cel na dziś. I właśnie, kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, aby utrzymać większą populację, to będzie rozbudowa naszej stolicy. Ona jest już nieco rozbudowana, mamy nieco budynków. Tylko tu mamy coś bardzo ciekawego. A więc woły i wozy. Nie jest to wielki koszt i dzięki temu będziemy w stanie no, lepiej zaopatrywać nasze wojska. Jednak co ważniejsze, nasz limit populacji wzrośnie o 2000. Czyli z 7000 do 9. Chcemy to zbudować jak najszybciej, tylko najpierw potrzebujemy zagrody dla bydła. Tak więc to jest to, co zrobimy od razu. Spory koszt. Spory koszt, 97, ale no przyspieszy to też troszkę wzrost populacji. Wydaje mi się więc, że warto. Ok, poza tym... No mamy już tutaj dość smakowity kąsek u naszych granic, a więc leżące na stepach Samary ugrofińskie plemię. Niejakich burtasów. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. No jest to niewielkie plemię ugrofińskie. Niewielkie terytorium, małoletni władca. Tak więc no, wkrótce wypowiemy wojnę. Musimy jednak troszkę poczekać, bo dopiero co wojnę skończyliśmy. Tak więc dopiero za 2 lata będziemy mogli wypowiedzieć tą wojnę, bo to będzie święta wojna najwyraźniej. Bo w innym przypadku podboju tej prowincji dokonać nie możemy. Musimy poczekać, bo to będzie wojna, no tak troszkę na tle religijnym. To są Ugrofinowie, a my jesteśmy ludem turkijskim. Dobra, idziemy w takim razie z koksem. Zaczynamy. Okej, okay, mamy chyba jakiś spisek. Jugri, a więc nasz szaman. Okej, chcę ukraść fundusze z naszego skarbca. No dobra. I jedna z naszych córek dość źle się czuje, tak więc wezwijmy na pomoc naszego syna. Tak, chyba nasz syn jest medykiem, z tego co pamiętam. Tak, Borcz. Okej, córka czuje się lepiej, tak więc pochwalmy naszego syna, bo chyba na to zasłużył. Niestety, no są hałasy z zewnątrz, mam... Nic na to nie poradzę. Nie mogę zamknąć okna, bo ja uduszę się po prostu. Jest za gorąco. Okej, co mamy tutaj? Zmianę na stanowisku klanu Kipczaków. Czyli tak, zmarł Tugor. A, w podejrzanych okolicznościach. I kto tu przejął władzę? Jego syn? Nie, to nie jest jego syn. Kim on jest?
Niejaki Bonek. No to jest jego krewniak w każdym razie, czyli mamy małoletniego władcy na stanowisku tego klanu. Okej, okay, też trzeba zająć się dziećmi po raz kolejny, bo mamy ich pełno. Tam coś tu poklikajmy. O, to jest nasz syn. Okej. Okay. Niech to będzie duma, powiedzmy. Jeszcze? Jeszcze jedna. I możemy także nająć nowego doradcę. Okej, okay, to by się nam przydało, bo... Tak, żeby ten doradca głosował za nami. O! Może nagro... Chyba wyznaczymy tutaj... Bega klanu... Terteroba. Zadowoli go to, bo on chyba chciałby wstąpić do rady. A... Jest lojalistą. Jest lojalistą, mamy doskonałe relacje. Będzie głosował po naszej myśli. To więc dajemy go do rady. Będzie miał dzięki temu też no mniej powodów do buntu, powiedzmy. Mikserek mam, wiatraczek, ale to nic nie daje. Ja mam 32 stopnie w pokoju. Zastanawiałem, czy robić streama, ale... No jednak regularność popłaca, tak więc się pomęczę. Dobra, dalsza edukacja. Córka. O, będzie chyba dobrą dyplomatką, więc ubierzmy to. I właśnie, może jakieś decyzje. Chyba zorganizujemy kolejne nergę. A więc te łowy. Ten gryjskie, tradycyjne, stepowe łowy. No bo szykujemy się do kolejnych podbojów. Tak więc, aby poprawić nastroje wśród naszych wojowników, wyruszymy na wielkie łowy. Ok, przygotowania zakończone. Jeszcze rok musimy poczekać, zanim będziemy mogli zaatakować to plemię. Okej, okay, ktoś w naszym... zakończył edukację, w naszym lochu. I czy możemy zażądać okupu? Nie. Okej, okay, niestety Bektugor, który był odpowiedzialny za otoczenie zwierzyny podczas tego nergę, zawiódł. I wiele zwierzyny uciekło. Okej, okay, tak więc tradycja dyktuje, aby Tugor i jego ludzie zostali dość okrutnie ukarani. Ponieważ jeżeli ich nie ukaramy, to dyscyplina wśród naszych innych wojowników może upaść. Okej, okay, tak więc pytanie. Możemy go obić maczugami? Naszego tego Bega i jego ludzi. Bądź też możemy odpuścić. Nasz władca jest gniewny. Ale jest też serdeczny. Ale jest gniewny, ma przydomek groźny, tak więc weźmy... Wydaje mi się, że bardziej chyba opcja numer jeden. Oczywiście no to ucierpią nasze relacje. Ale no, mówi się trudno. Ok, znowu to samo wydarzenie? Dobra, ta sama opcja w takim razie? Chyba, że to był drugi Beg, że także zawiódł. No ale dobra, mniejsza z tym. Do naszego władcy doszły także słuchy, że Beg Atrak wszczął się w bójkę z Begiem Tugorem i jego ludźmi. Ok, tak więc ich linie się poplątały. Żadna zwierzyna nie uciekła i w końcu się tam jakoś dogadali. Jednak będą skłóceni. Okej, okay, no to są chyba dobre wieści. Jeżeli nasi dwaj Begowie są skłóceni, to raczej nie będą wspólnie knuli. Czyli chyba nawet dobrze. No i w końcu udało się otoczyć tą hordę dzikiej zwierzyny. I no, zgodnie z obyczajem nasz Han ma pierwszeństwo w tych łowach.
I zgodnie z tradycją starsi wojownicy proszą o oszczędzenie niektórych zwierząt, które przetrwały. No tak, nasz władca jest serdeczny, ma dobre serce. Wybierzmy opcję numer 1. I tym samym wielkie łowy zakończone. Czas rozpocząć ucztowanie. I właśnie, szykujemy się do tej wojny. Okej, okay, uczty zakończone, świetnie. I przez kolejne 2 lata nasi wojownicy będą mieli wyższe morale. Bardzo dobrze, bo szykujemy się do wojny. I musimy się chyba pospieszyć. Kurde. Aj, chyba Bułgarzy nas uprzedzili. Ale nic na to nie poradzę. No nie, musimy poczekać, aż to casus belli będzie dostępne. Nasi wojownicy już tu czekają. W sumie niech nasz Han nawet stanie. Zacznie dowodzić tą armią. Czyli do grudnia czekamy. Aj, kurde, no. Ta prowincja byłaby bardzo dobra. A nasz syn, Ituk, który jest naszym mistrzem szpiegów, znalazł haka na Bega Atraka. A więc, tak, użyjmy tego haka, aby zniechęcić go od knucia. I zadziałało to świetnie. Okej, okay, długo nie atakowaliśmy nikogo, nie najeżdżaliśmy, tak więc no, czekamy do tego grudnia, żeby najechać na Samar. I właśnie, czy możemy w stolicy zbudować już... okej, zaraz będzie... Mamy zagrody dla bydła. Tak więc... Ale nie stać nas na kolejną inwestycję. No niestety, ten trybut, który płacimy Chińczykom, jest dość dotkliwy. Nasze dochody z nomadycznych podatków to 4,5 dukata, a i połowa z tego idzie do Chin. No to jest troszkę bolesne, chcielibyśmy zrzucić to jarzmo, ale na razie jesteśmy zbyt słabi, aby tego dokonać. Byczki nie, to jest kilka miesięcy, poczekamy do grudnia. Łowca był już na... kiedy wojna z Chinami? No na razie nie ma takiej możliwości. Okej, czy to już minęło? A, sam koniec roku praktycznie, dobra. Dobra, zaatakujmy tego władcę, tylko pytanie, czy on nie ma sojuszników przypadkiem? Jest już pełnoletni. To jest jedynie pakt o nieagresji. Dobra. Atakujemy. Podbój Samaru, to jest nasz cel. Właśnie, bo ta prowincja ma 2 holdingi, czyli będzie w stanie utrzymać większą populację. Na razie nie będziemy wzywali naszych wasali, naszych klanów, bo chyba sami damy radę. Powinniśmy, przynajmniej. To powinno być tylko zdobycie ich plemiennej warowni, w czym pomoże pomógł nasz chiński inżynier oblężniczy. I właśnie, zdobyliśmy ich plemienną stolicę. I teraz tak, nasi wojownicy chcą ją splądrować. Możemy nakazać naszym wojownikom, aby wszystkie łupy przynieśli nam i się nimi podzielimy. Bądź też pozwolić im plądrować dowoli. Potrzebujemy złota, potrzebujemy populacji, tak więc opcja numer 1. I tym samym podbój zakończony był, bo to było bardzo łatwe. Dobra. Czyli tak, czas w tej chwili tutaj zorganizować to nieco lepiej. Aha, nasz Han nie musi już dowodzić. Dobra, czyli tak, mamy tu tych Ugrofinów,
I no niestety, chyba ich tu zajedziemy, podobnie jak zrobiliśmy z pieczęgami. Czyli tak. Tak, zaczniemy no, kompletnie niszczyć ich wioski, brać kobiety i dzieci do niewoli i tak dalej. Tak więc to też czynimy. A, no i nasze klany po raz kolejny chcą ziemi. Tak więc, no nasze klany są troszkę niebezpieczne. Gdyby wszystkie się sprzymierzyły, to by nas pokonały. Dlatego też będziemy przekazywali im ziemię, jedynie ziemię, które mają, no, nie są w stanie utrzymać sporej populacji. A sobie będziemy zostawiali te lepsze prowincje. Zaboreusz, racja, no, nasz władca 51 lat. Faktycznie. Okej, moi poddani się mnie boją. Boją się moich wybuchów gniewu. Kiedy tylko mnie nie posłuchają albo rozczarują. No, faktycznie nasz władca jest gniewny, ma przydomek Han Yugli Groźny. A, no i ta reputacja ma dość pozytywny efekt, ponieważ będzie jeszcze lepszym, groźniejszym dowódcą. A już naprawdę jest niezłym. Tam więc spoko. A tymczasem pies myśliwski naszego władcy potrzebuje odpowiedniej tresury. I pytanie, czy powinien sam tego psa tresować. Nasz władca jest ambitny, tak więc wydaje mi się, że czemu nie. Jest też pracowity, tak więc sam tego dokona. Sam będzie tresował swojego psa. Zaborę już poziom trudności domyślny. Nic nie zmieniałem. O, cholera. Okej, nie będzie tak łatwo. No, niestety. Ugrofinowie, no... Nie chcą biernie tutaj być brani do niewoli. Nie tolerują tego, że ich łupimy, niszczymy ich wioski. Solimy ich pola uprawne i tak dalej. I mamy bunt. Mamy rewoltę. Prowadzoną przez niejakiego Syrkę. Okej, okay. Ale chyba, ach, to chyba nie będzie wielki problem. Nasz władca po raz kolejny stanie się dowódcą. I ruszamy do ataku. Okej, okay, się wycofują, trzeba będzie ich ścigać. A co mamy tutaj? Nasz syn? O, cholera, co jest grane? Czemu nasz... Okej, okay. Ituk chce zamordować naszego chińskiego... generała i inżyniera obrężniczego. A więc Huey Tekchieu, który był bardzo użyteczny przez lata. No, on nam pomaga zdobywać bardzo szybko fortyfikacje. Jest też niezłym dowódcą bitewnym. Czy możemy syna odwieźć od tego? Dobra, odmówmy. I czy możemy odwieźć go od tego? Znaczy ja tam kliknąłem, że automatycznie to end plot powinno się robić, no ale... Okej, okay, buntownicy pokonani, świetnie. I rebelia tym samym stłumiona. Mamy zwycięstwo, wracamy więc do stolicy. I właśnie, a propos stolicy, tak jak Hekezy przypominasz, możemy zbudować w końcu wozy i woły. No tego potrzebujemy. Okej, okay, czyli będziemy mieli już całkiem przyzwoity limit populacji, jeżeli to zbudujemy. Bo przypominam, że aby dokonać inwazji na jakieś feudalne państwo, powiedzmy jak Węgrzy, którzy zaczynali rozgrywkę gdzieś tu, a w tej chwili są tu. Aby tego dokonać, nasza populacja musi wynosić przynajmniej 30 tysięcy. Tak więc potrzebujemy stepowych terytoriów, które pozwolą na utrzymanie sporej populacji. No, na przykład taki tutaj Itil byłby idealny. Mamy sporo holdingów. To jest jedna opcja, a druga to właśnie takie budynki, które zwiększą limit populacji. O cholera, mamy wojnę. Tego się nie spodziewałem. Oguzowie?
Okej. Bajat, Han Bajat wypowiada wojnę. Ale Oguzowie są bardzo słabi. Dobra. Wezwijmy wszystkich naszych... wszystkie nasze klany. Szkoda, nie wiem dlaczego tu nie ma przycisku wezwij wszystkich. Powinno być coś takiego moim zdaniem. Bo to nie jest to, nie? A, jest. Okej. Nie wiem, czy to jest to samo? A chyba tak. I dobra. No niestety, nasz władca musi po stłumieniu tej rebelii ruszać na wschód. No bo Oguzowie mają dość sporą w sumie hordę. Ale wspólnie z naszymi klanami to nie powinno być wielkim problemem. Simowit wiem, że mam za dużo ziemi. Na razie czekam, aż ogarnę tą prowincję, aż wyeliminuję tutaj Ugrofinów. Kiedy ta prowincja będzie zabezpieczona, wtedy przekażemy ziemię jednemu z klanów. Hannibal, nie ma sensu, żebym wzywał Chińczyków na pomoc, bo sam stłumię, sam pokonam Uguzów. Okej, kolejna żona w ciąży. No i nasz władca wciąż paranoiczny. Niech wynajmie kogoś, by się dowiedział. I podróżując, nasz władca tresuje także swego psa myśliwskiego. Okazało się, że kombinacja codziennych ćwiczeń fizycznych i świeżego powietrza sprawia, że nasz 52-letni Han czuje się bardzo dobrze. O, świetnie. Więc mamy poprawę zdrowia. Co sprawia, że nasz Han może jeszcze dość długo rządzić. I teraz pytanie, czy... A, okej. Okej, Oguzowie ruszają do ataku. Czy lepiej się bronić? Może lepiej się bronić? Ale nie, zrezygnowali z ataku. Tak więc my zaatakujmy. Miejmy nadzieję, że... Aha, dobra, poczekajmy na posiłki klanowe, tak na wszelki wypadek. Aha, ci się kierują tam, dobra. Dobra, atakujemy tutaj. Okej, świetnie. Mamy dobre wieści, ponieważ nasza horda kompletnie zwłupiła, zniszczyła, splądrowała Samar. Wszyscy Ugrofinowie albo zostali wygnani, albo zamordowani, albo wzięci do niewoli. I tutejsze stepy w tej chwili służą jedynie Kipczakom, czyli nam. Okej, tak więc... Okej, dobra, nasz władca jest gniewny. Użyjmy zwłok, aby narzeźnić pola. To przyspieszy wzrost populacji. Tak więc, dobra, zakończymy tylko tą wojnę i potem... ogarniemy sytuację z ziemiami. A co mamy tutaj? Borcz przybył ostatnio do naszej stolicy w Karaosen. I formalnie przedstawił się przed naszym dworem. Mój panie i ojcze, prowadzę kampanię, aby zabrać moje prawowicie należące do mnie tytuły. Okej, w jakimś państwie w Persji. Tak więc chcę naszego błogosławieństwa, aby zebrać poparcie wśród wojowników Konfederacji Kimeków i być może wyruszyć do Persji. O, to bardzo ciekawe. Tak, to państwo. A, już kojarzę. Właśnie, bo pierwsza... Kurde, ten pies... Ach. Sorry za te hałasy. Właśnie. Właśnie, pierwszą matką Borcza
Była ta Elnas, która, jak pamiętamy, była krewną poprzedniego władcy tego państwa, tego perskiego państwa. On został dość szybko pokonany, jednak chyba roszczenia zostały. Tak, ma słabe roszczenia do tego, nie wiem, Szachatu się mówi? Al-Safar? Bardzo ciekawe. Czyli tak, możemy dać synowi poparcie. To będzie troszkę nas kosztowało. Będzie mógł też rekrutować wojowników na naszych ziemiach. Czyli pełne poparcie. Możemy mu pozwolić jedynie na rekrutowanie Kimeków. Możemy odmówić i go odesłać. Albo możemy też podstępnie syna aresztować i przekazać temu władcy, który tam w tej chwili rządzi. No nie, tak na pewno nie zrobimy. Nasz władca jest ambitny. No, Jugli jest ambitny. Hanat odziedziczy Ituk, wilk. A więc Borcz, no chyba też mógłby coś uzyskać. Damy mu pełne wsparcie. I będziemy trzymali za niego kciuki. Za jego potencjalną inwazję. Szachanat się mówi? Okej. Dobra, mamy bitwę z Oguzami. No i tutaj nasz władca jest niespotykanym wręcz geniuszem wojny, tak więc mamy zwycięstwo. Pełne zwycięstwo. Czyli zdobędziemy całkiem sporo złota i sporo prestiżu. Dobra, wróćmy do stolicy. I teraz trzeba ogarnąć sytuację z naszymi ziemiami, bo nasze klany wciąż chcą więcej ziemi. Czyli tak, no chcemy zachowywać równowagę pomiędzy klanami. Tak, żeby jeden nie wyrósł na jakiegoś dużo potężniejszego. To jak to na szybko sprawdzić? Zobaczmy, ile mają holdingów w prowincjach. Czyli ten ma w sumie 3. Ten klan. Ten klan ma 2, 3, też ma 3, ok, a ten? Ten ma 4, czyli na pewno temu klanowi nie przyznamy ziemi. Przyznamy tą ziemię, z kim mamy dobre relacje? Ok, z nim mamy dobre relacje. Czy dajmy temu lojaliście być może z naszej rady? Czy to jest Bek Atrak? To jest ten? O, no i to jest ten, jest lojalistą, nie jest najpotężniejszym begiem. Tak więc nadamy mu op. Nadamy mu op. To jest dość biedna ziemia, niewielki skrawek stepu. No my chcemy dużo, no te bardziej wartościowe ziemie dla siebie. Tak więc przekażemy tą ziemię jemu. Ok, rada głosuje za. Jednogłośnie, ok. Czyli problem zbyt dużej domeny powinien być rozwiązany tym samym. Ok, Hazarowie chyba tu rosną wciąż. O, nasz władca ma kolejnego syna. O. Rewolta na południu. O to chodzi? A, może... Okej, pytanie. To jest chyba nawet, wam powiem, ze względu roleplayu nawet dobra decyzja. Tak, mamy tutaj w tym szachanacie Al-Safar, który, no, do którego roszczenia ma nasz syn. Mamy tu rewoltę, tak więc chyba tu zainterweniujemy tylko po to, żeby złupić jakieś ziemię. No i kto wie, być może w ten sposób troszkę naszemu synowi pomożemy. Tylko zorientujmy się. Dobra, kliknijmy na syna. Zobaczmy, czy... A, on jeszcze nie wykonał swego ruchu. Na razie zbiera siły. Dobra, to zaatakujemy. No jeżeli złupimy jakieś przygraniczne ziemie, to osłabimy na pewno to państwo. I nasz syn być może będzie miał łatwiejsze zadanie. To więc kierujmy się do Salisu.
I świetnie, zbudowaliśmy woły i wozy. Okej, to już. Nie wiem, dlaczego ten limit populacji na razie jeszcze nie jest liczony. A nasz władca usłyszał o spisku. Mapuje życie, niestety. I dobra. Unit does not have any attached units. Dlaczego nie mogę tego kliknąć? Okej, dobra, z jakiegoś dziwnego powodu nie mogę plądrować. To dlatego, że jakaś armia naszego klanu tu jest dołączona? Jak ją odwołać? Co za kurde. Okej, nie mogę tu nic zrobić. Dobra, ja nie mogę tych wasali odczepić. Nie mogę. Dobra, no dobra, mniejsza z tym. Manushir, a więc jakiś wieszcz na usługach szacha Mohameda z szachanatu Afrigi przybył do naszej stolicy, aby szerzyć islam. Tak więc no, ma w głębokim poważaniu nasze tengryjskie wierzenia i tradycje. Twierdząc, że są one grzeszne. I twierdzi, że czeka nas. Kurde, no! Jeszcze trawę będą kosić. A może nie. Dajcie mi znać, czy to w ogóle. Czy się da tego słuchać? Jeżeli nie, to ja skończę streamo. Ale nie mogę zamknąć okna, bo już się zaduszę tutaj. Dobra, czyli tak. Sprawdźmy, czy to jest islam? Tak. Sunni. Czyli tak, no możemy go albo przyjąć, albo nie. Biorąc pod uwagę cechy charakteru, to trudno powiedzieć. Okej, widzę, że widzów ubywa. Chyba jednak te hałasy są nie do przyjęcia. Dobra, uwięźmy go. Skarbnik nowy. Okej, ten Begluk będzie chyba całkiem niezły. Nie będzie. Nie jest malkontentem i to jest nasz syn nawet. Okej. Okej, no widzowie ubywają dość szybko, widzę. Okej, teraz możemy łupić. Dobra, powróćmy więc tutaj. Okej, Borcz wrócił? Okej, Borcz wrócił, chyba mu coś nie poszło. Nie wiem, czy on próbował. On chyba próbował, ale bez powodzenia. Okej, no tak więc no niestety. A pytanie, czy moglibyśmy sami tutaj okej, Ujgurowie to. Zrobili z tego tributariusza. No, to ciekawe. Dobra, przywróćmy więc syna do rady. Na to stanowisko, na którym był. Ale tak czy inaczej złupimy te ziemię, czemu nie?
O, okej. Nasza konkubina chce zamordować Ituka. Okej, to jest nie do przyjęcia. Aha, i to ten... Aha, dobra, automatycznie chyba ją odwiedliśmy od tego planu. Chyba. I dobra, ruszamy tutaj. Zobaczmy, czy możemy to złupić. Tylko nie jestem pewny, bo... No, zobaczymy zresztą. Bo to jest prowincja nomadyczna chyba. No, zaraz zobaczymy. Okej, nomadowie osiadli. O, Ujgurowie. Czyli Han Arslan Wilk zdecydował się osiąść w Chorezmie. Tworząc z niego nowy plemienny dom. A, to ciekawe. Tylko pytanie, czy ta rewolta, czy on będzie... czy jeżeli zaczniemy to łupić, to on nas zaatakuje? To jest pytanie. No, zobaczymy za chwilę. Okej, całkiem niezłe łupy. O, ale to mamy dość spore siły emira. Tego emira. Może już dobrze by było się wycofać, ale dobra, złupmy to do końca może. Być może się uda. Dobra, łupmy dalej. Nasz władca jest doskonałym dowódcą. Ale sił tu przybywa. I coś tu rusza, ale nie wiem, czy to przeciwko nam. Chyba nie. Dobra, starczy tego łupienia. Wracamy do stolicy. Nie chcemy ryzykować strat, bo to by nas naraziło na ataki, na inne ataki. Dobra, rozejrzyjmy się za kolejnym celem podbojów. A. Chyba to, ta plemienna konfederacja, ona jest dość potężna, ale to jest chyba to byłby chyba najlepszy cel. Toczą w tej chwili trzy wojny. Natomiast gdybyśmy podbili to... Barysz. To są stepy, czyli... A w Bułgarii co się dzieje? Też mamy jakieś konflikty. Dobra, to zobaczymy, jeszcze poczekamy. I faktycznie, tak jak mówicie, mamy sporo łupów, dość sporo złota i rozbudujemy stolicę. O, dobra, tutaj już się naliczył ten bonus od wozów i wołów. Czy możemy to bardziej rozbudować? Tak. Czyli to będzie kolejne 2000 limitu populacji, o ile się nie mylę. Tylko najpierw musielibyśmy po raz kolejny rozbudować zagrody dla bydła. I tak zrobimy. Limit populacji to jest najlepsze, co możemy mieć. Większa populacja to także więcej zasobów ludzkich. I co za tym idzie? Większa horda. A więc nasza stała armia. No chcemy, żeby była jak największa. Aha, i nasz dowódca zmarł, okej. Oraz nasz znachor. Nasz szaman. Dobra, dajmy na nowego wojewodę tego Toluna, niejakiego. Bardzo utalentowany. A na szamana na pewno nie jego, bo jest malkontentem. Wiecie co, żeby zadowolić Bega klanu Esengoli, dajmy tutaj Tugora. Dajmy na to stanowisko Tugora. To już tylko ze względów politycznych. Okej.
Jak pamiętamy, Bektugor był skonfliktowany z naszym synem. No to była taka młodzieńcza rywalizacja, która przetrwała do lat późniejszych. Ale tutaj chyba automatycznie go odwiedliśmy od tego spisku. Chyba. Hekenze, tak, no to przypomina troszkę King of Dragon Pass, nie powiem. Patrodok, witam. Witam, witam. WP, jak będę liczył, obliczał populację i strukturę demograficzną, no to arbitralnie, po prostu na logikę. A ręcznie będę to robił. Ok, czyli tak, zaczynamy odbudowywać zasoby ludzkie. Czyli bardzo dobrze, zbudowaliśmy także zagrody dla bydła. I czy możemy rozbudować wozy? Nie, potrzebowalibyśmy troszkę więcej łupów. Czy możemy coś złupić? Okej, okay, ten plemienny przywód... Właśnie to jest... Pytanie, czy to jest... O cholera, dobra. Mamy tu dość potężne ugrofińskie państwo, widzę. Bo to jest jeden... To jest jedno państwo. Chyba. Tak, to jest jedno potężne plemienne państwo. A niestety, jesteśmy otoczeni przez coraz potężniejszych sąsiadów. Tak więc chyba wrócimy tutaj. Dobijemy chyba oguzów. Tylko pytanie, czy cały czas obowiązuje rozejm? Zobaczymy. A tak czy inaczej, tylko jedną prowincję moglibyśmy podbić. Tak więc podbijmy. O, okej, dobra. To są dobre prowincje. Są na wschodzie, co jest wbrew naszemu planowi, ale to by nas wzmocniło. To by dało bardzo dużo limitu populacji. Dobra, zaatakujemy oguzów, bo w tej chwili nie mamy tutaj sporych możliwości. Chyba, że tych. Ale nie, też są dość potężni chyba. Trudno powiedzieć. Może moglibyśmy to podbić? Chyba zostaniemy przy kierunku zachodnim jednak. Tylko zobaczmy, czy jest możliwość wypowiedzenia wojny w ogóle. Czyli podbój kopę. Tak, moglibyśmy. Chyba tak zrobimy. Podbijemy to. To będzie kolejny niezły holding. Wypowiedzmy wojnę. Rada głosuje za, jednomyślnie, to jest świetnie. Tu wezwiemy nasze klany, bo ta wojna może nie być łatwa. Tak więc... Wzywamy wszystkich. Okay. Nasz dowódca dowodzi i wkraczamy na terytorium wroga. Ok, dwóch z trzech begów dołączy do tej wojny. Dobra, tak więc oblegamy cel tej kampanii. I jest cel zdobyty. Czyli tak, pytanie co z jeńcami? Weźmy wszystkich do niewoli. To będzie lepsza karta przetargowa. I kierujemy się dalej. W głąb wrogich stepów. Pytanie, czy będziemy tu w stanie utrzymać nasze wojska? Tak. Zresztą skierujmy się od razu do stolicy tego hanatu. Czy może złupimy jakieś skarby czy coś? Ale zobaczmy też, ile on ma sił w tej chwili. Niewiele. Ma
Mamy też słabe roszczenia. Do Choryzmu. To ciekawe. Tylko to nie mamy szans. Czyli nasz syn wciąż ma roszczenia do Choryzmu, który no, jest opanowany przez Ujgurów w tej chwili. Ujgurzy przenieśli się z zachodnich Chin do Choryzmu. Ale jesteśmy zbyt słabi. Moglibyśmy tutaj zaatakować, żeby osadzić w Choryzmie naszego syna. Okej, przeciwnicy są tu. I mają dość spore siły. Gdzie są nasze klany? Tutaj. Oj, to było strasznie wyrównane. Chyba spróbujemy szybko zdobyć ułus wrogiego Hana. O, ale toczą inną wojnę z kimś innym i ktoś nas wyręczy. O, jak dobrze się składa. Tak, walczą z Ugrofinami. Świetnie. Dobry zbieg okoliczności. Nawet jak wygrają, to poniosą straty. I świetnie, mamy skarb. Tam więc złupiliśmy ułus tego Hana, Giazisa. I mamy jakąś relikwię. Zaraz zobaczymy, co to jest. Okej, mamy jeńców. Znaczy, uwolniliśmy jeńców, którzy byli w jego lochu. Dobra, wypuśćmy tylko tych, którzy nam sprzyjają. I wszystkich innych weźmiemy do niewoli. Tak więc no, ta wojna już jest niemal wygrana. Okej, chyba nasi przeciwnicy wygrają w tej bitwie. Wszystko na to wskazuje. Tak więc skierujmy się tutaj, żeby ich zaatakować. Będą osłabieni, będą mieli niższe morale. Może nawet skierujmy się od razu tu. No, nasz Han jest doskonałym dowódcą. Wydaje mi się, że powinien dać radę. I zobaczmy, co to jest za skarb. A, okej, tutaj interfejs mi się troszkę nie mieści w tej rozdzielczości, ale chyba zdobyliśmy to. Książka kucharska Busiridów, napisana przez jakiegoś Busira. Tak, czyli spisana przez Busira z Busiridów. Jest to najwyraźniej zbiór rozmaitych dań i delikatesów preferowanych przez jego rodzinę. Okej, czyli to zwiększy nieco zarządzanie i relacje z członkami dynastii. Chyba nieźle. Chyba nie jest to takie złe. Tylko tu nie ma tej ręki. To znaczy, że to jest nieużywane w tej chwili? Czy jest używane? To chyba cały czas jest używane, nie? W przeciwieństwie do broni czy tam zbroi. Tak, wydaje mi się, że to jest automatycznie używane. Tak więc ruszamy na północ. Nasi wrogowie wygrali, ale ruszają w pościg dalej. Pytanie, czy ich atakować? Chyba nie ma sensu, wiecie co? Poniesiemy straty, które będą trudne do odbudowania, bo nasze rezerwy ludzkie wciąż je odbudowujemy. Dlatego też chyba nie ma co ryzykować strat w bitwie, skoro wojna już niemal wygrana. Zdobądźmy ułus tego klanu. Być może także coś ciekawego złupimy. I to powinno dać już nam zwycięstwo. Najedź na książkę i przeczytaj wymagania, a nie. Co? Że co? A, jest. A, faktycznie nieaktywny. Racja. Okej, czyli ten artefakt jest skuteczny tylko dla przedstawicieli tego rodu. Czyli to jest bezużyteczne. Możemy to sprzedać albo coś? Chyba nie. A, dobra, no trudno. Być może kiedyś to komuś podarujemy? Okej, zdobyliśmy. Mamy więcej jeńców, więcej łupów. No tu skarbu nie było. To był jedynie siedziba, jedynie Bega. Ale wojna wygrana. Kolejny podbój.
Tak więc więcej prestiżu. I kolejne terytorium podbite. Na wschód od Wołgi, ile się nie mylę, tak? Na zachód od Wołgi, sorry. Dobra, spoko. Po raz kolejny musimy tę ziemię złupić i wyplenić stąd pieczyngów chyba. Tak więc tak też postąpimy. O, ale klany się nie burzą. Okej, czyli możemy utrzymać to terytorium bez konieczności przekazywania ziem klanom. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Ale mamy kolejną wojnę. O, znowu! Mamy nowego Hana. Kuna drugiego. Jabłku Kuna drugiego. Który cierpi na depresję. Widzimy, płacze. I wypowiada wojnę. Okej, siły wyrównane. Wezwijmy nasze klany. Albo poczekajmy, tak żeby oni nie ponieśli jakiejś klęski w bitwie. A chociaż nie, oni szybko złupią ich siedziby. Dobra, wezwijmy ich. Tak czy inaczej. Okej, chyba jednak będziemy musieli zniszczyć Oguzów. Chyba, no... Aż się o to proszę. Ser Konrado mówi, że wyślij książkę cesarzowi Chin? Okej. To jest dobry pomysł. No co prawda, no... Artefakty to nie jest to, co cesarz preferuje, ale... Racja, bo ten artefakt jest bezużyteczny. On nie lubi tego, ale tak czy inaczej zyskamy nieco jego przychylności. Okej, przyjął dan, świetnie. Czy możemy coś poprosić? Możemy poprosić o chiński artefakt albo chińskiego medyka. O, to ciekawe. A właśnie, czy ja muszę syna przywrócić na stanowisko? Tak. Dobra, Borcz po raz kolejny jest medykiem. Co myślicie? Prosić o chiński artefakt, czy poczekać, aż coś lepszego się pojawi? I tak, Oguzów trzeba będzie dobić. W pełni się zgadzam. Dobra, mamy... wojska klanowe. Ale no niestety, zdobywają ziemię naszych klanów. Co nie jest aż taką wielką tragedią, bo... będzie mniejsze ryzyko jakiegoś groźnego buntu, gdyby do tego doszło. Okej, jeden z naszych Begów, Beg Tugor z klanu Esengoli, tworzył tytuł. Nie wiem, jakie będą tego konsekwencje, czyli mamy księstwo, czy tam... Beylik Ayagus. Czy będzie miał jakieś lepsze roszczenia do tych ziem? Nie wiem, jak to działa. No dobra. Proponuję także Mariasz. Co to jest? Okej, nasza wnuczka jakoś... dziwnie wygląda. No nie wiem, co jest grane. Jest szalona. I brzydka, okej. Okay. No, a dobra, to tłumaczy... to wszystko tłumaczy. No wygląd... no nie powiem, wygląda na brzydką i szaloną. Zgadzam się w pełni. I ten nasz tutaj... Beg chce ją poślubić, najwyraźniej, no, wpadła mu w oko. Wpadła mu w oko, ta paskuda. Dobra, czemu nie? No tak czy inaczej chyba trudno by było znaleźć jakiegoś kandydata na męża dla niej. Dobra! Begu, Tortogulu. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Czyli ma nową żonę. Miejmy nadzieję, że będą szczęśliwi. Okej. Chcę, aby jego... A, nie wiem, czy się na to zgodzi. Czyli tak, chcę, aby jego brat poślubił naszą inną córkę... Nie, wnuczkę, sorry, Peksen. A czemu nie? Może będzie bardziej lojalny wobec... Bo Peksen to jest syna córka Ituka. Tak więc, no, byłby bardziej lojalny wobec Ituka. Także podejrzewam. Po śmierci naszego Hana. Tak więc tak możemy zrobić. Kolejny mariaż?
Okej, okay. Bek Atrak z klanu Teroba chce poślubić kolejną wnuczkę, Irgę. Okej, okay. Czemu nie? A właśnie, The Diamond Authority mówiłeś, że ten ród Terteroga to jest jakiś historyczny? Że gdzieś tam w Bułgarii osiadł? Dobra, to skończymy tylko tą wojnę i zrobimy przerwę. No niestety, nasze państwo jest dość mocno rozciągnięte pomiędzy Europą a Azją. Troszkę trwa przemierzanie tego sporego hanatu. I zaatakujmy w końcu wroga tutaj, jeżeli to tylko możliwe. A oni kierują się tu w tej chwili. Jedna bitwa. No, patrzcie, razem z naszymi klanami mamy 4000 wojowników, doskonałego dowódcę. To nie powinno być problemem. Tylko musimy pokonać tych parszywych oguzów w bitwie. I mamy tą bitwę. Dobra, to powinna być tylko formalność. Tak, kompletnie zgnietliśmy wroga. Zdobądźmy jego stolicę. Musimy przyjaznych. O, dobra, możemy wziąć do niewoli Hana Jabkukuna drugiego. Okay. Czyli wojna tym samym wygrana. O, uzyskamy także niewielki trybut. Spoko. Ale będziemy chcieli ich podbić, bo oni są zbyt upierdliwi, ci oguzowie. Tylko tu będzie rozejm, podejrzewam. Dobra, wracamy. I moi drodzy, robimy przerwę. Parominutową przerwę. Tradycyjnie jest godzina 20.